Cześć, nazywam się Marcin Stolarski, zapraszam do Bright TV. Dzisiejszy odcinek będzie na temat komputera pokładowego i elementów otaczających go. Dzień dobry panowie, można wam przerwać na chwilkę? Żeśmy nie zaczęli. Przedstawiam wam doktoranta Rafała Graczyka i doktoranta Michała Zdorfa, którzy zajmują się właśnie tutaj komputerem pokładowym oraz systemem zasilania. I oni nam przedstawią, z czego się system komputerowy składa. Tak, tutaj mamy komputer pokładowy. Na komputerze możemy znaleźć główny procesor w architekturze ARM. Możemy znaleźć kontroler pamięci wraz z trzema pamięciami i układy komunikacyjne. Komputer pokładowy jest mózgiem satelity. Tak naprawdę to istnieją dwie identyczne kopie komputera na satelicie. Jeden odpowiada za zbieranie telemetrii, wysyłanie jej za pośrednictwem układu komunikacji na Ziemię. Drugi komputer, fizycznie identyczny, taki jak ten, służy do stabilizowania satelity i orientowania go w przestrzeni. Komputer pokładowy zasilany jest przez system zasilania satelity, który widzimy tutaj. Składa się z głównego kontrolera i całej masy kluczy włączających i wyłączających zasilanie. Co to znaczy kluczy? To są włączniki, wyłączniki? To są włączniki i wyłączniki. Ale takie elektroniczne, tak? Tak. Do układu zasilania podłączone są dwie baterie litowo-jonowe wraz z kontrolerami ładowania, które odpowiadają za bezpieczeństwo baterii de facto, czyli żeby bateria nie została przeładowana, ani żeby nie została zbyt głęboko rozładowana. Pod system zasilania, oprócz tego, że odpowiada za dystrybucję zasilania na całym satelicie, odpowiada również za dystrybucję wszystkich sygnałów na satelicie Bright, to znaczy każdy podsystem, który znajduje się na satelicie, jest fizycznie podłączony do płytki zasilania i tam te sygnały są, łączą się ze sobą, czy są przesłane dalej. Dzięki temu jest bardzo prosto rozwiązany port testowy dla satelity. Jest to po prostu jedno gniazdko na płytce zasilania, które tym kablem łączy się z tak zwanym umbilical box. Jest to urządzenie typu EGSE, czyli Electrical Ground Support Equipment, które pozwala nam w sposób łatwy sprawdzić, co się dzieje na satelicie, zebrać informacje z satelity do celów testowych i zobaczyć, w jakim stanie są baterie. Tutaj widzimy, jest pomiar napięcia na każdej z baterii. Jest podłączone zewnętrzne zasilanie, które w tym momencie zasila satelitę. Mamy przełączniki, które pozwalają nam włączyć, wyłączyć ładowanie do baterii, włączyć satelitę, włączyć komputer pokładowy, a także włączyć lub wyłączyć możliwość nadawania przez układ komunikacji. Rafale, a czy możesz na przykład określić, jaką moc obliczeniową ma taki komputer? Na przykład porównać go z jakimiś urządzeniami stosowanymi powszechnie? Komputer pokładowy oparty jest o procesor ARM. Jest to architektura 32-bitowa i jego moc obliczeniowa odpowiada mocy obliczeniowej procesora w telefonie komórkowym sprzed 5-10 lat. Czy to wystarczy? To się dopiero okaże w praktyce, ale wszystkie misje, które do tej pory były budowane podobnie jak satelity Bright, w zupełności sobie radziły z problemami obliczeniowymi. A jakie są tam w ogóle problemy obliczeniowe na pokładzie? Dla komputera pokładowego działającego jako komputer housekeeping, czyli ten zarządzający całym satelitą, nie ma zasadniczych problemów obliczeniowych. Natomiast dla komputera działającego jako komputer stabilizacyjny, no to tam już są dosyć skomplikowane algorytmy, które pozwalają obliczyć, co się w tym momencie dzieje z satelitą i jak przeciwdziałać zmianom. Michale, ty zajmujesz się oprogramowaniem do Brighta, zgadza się? Tak. Czy możesz nam powiedzieć najpierw, w jakim języku piszesz, pisane jest to oprogramowanie, jak jest wgrywane, czy na przykład Bright ma jakiś dysk twardy, który do programu jest trzymany? A więc Bright nie posiada klasycznego dysku twardego, jest to dysk twardy oparty na pamięci flash. Oprogramowanie jest stworzone w języku C oraz w języku Assembler. Czy masz jakieś środowisko do pisania tego programu, czy po prostu piszesz w Notepadzie? No, jak najbardziej są dwie możliwości. Można tworzyć oprogramowanie w zbudowanym środowisku oraz pisać je w Notepadzie. My wykorzystujemy tą pierwszą. Okej. A powiedz mi, jak duże jest to oprogramowanie? Czy to jest wielkości, powiedzmy, tak jak nie wiem, jakaś gra komputerowa, czy bardziej jakiś mały, prosty program do zaliczenia?
Na pewno nie jest to mały prosty program do zaliczenia, ale nie jest to także gra komputerowa. Coś pomiędzy. Coś pomiędzy. Są to tysiące unikodów cen. Okej, okay. I w jaki sposób potem wgrywasz ten kod do komputera? No jest oprogramowanie jest wgrywane za pomocą zewnętrznego układu JTAG, który programuje pamięć flash procesora. Czy jak satelita będzie w kosmosie, będzie możliwość zmiany tego oprogramowania? Tak, ponieważ oprogramowanie zasadniczo składa się z dwóch części, z oprogramowania bootloadera oraz oprogramowania aplikacyjnego i w trakcie misji można jak najbardziej wgrać nowe oprogramowanie aplikacyjne i je uruchomić ponownie. Okej, okay. Dziękuję w tym razie Wam za tutaj przekazanie paru informacji. Jakie są następne plany z urządzeniami? Bo rozumiem, teraz jesteście po testach funkcjonalnych i co dalej? Jesteśmy po testach funkcjonalnych i po termoszokach, które już potestowałeś, widzą. Następnym etapem będzie ponowne przetestowanie funkcjonalne po tych termoszokach i kolejnym etapem będzie z powrotem wsadzenie całego zestawu, tak jak teraz połączonego do komory termicznej i przeprowadzenie testów funkcjonalnych w różnych temperaturach. Okay. Czyli to jest koniec testów w takim razie, potem już następuje integracja tych systemów. Tak, w momencie kiedy z sukcesem zakończymy testy funkcjonalne w różnych temperaturach, taki zestaw, jak widzicie, jest przekazywany do Romka Wrzaszczyka do montażu na tamtej płycie. Jako flatset. I to tyle w tym odcinku. Na kolejne zapraszam na stronę www.bright-pl.pl. Do zobaczenia.